Steel Roses MC Poland był organizatorem jubileuszowego 25. Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego Steel Horses Meeting z Dnia Ragietu w 2019. Zlot odbył się od 23 do 25 sierpnia na terenie stadniny koni huculskich Gładyszów w Ragietowie. Motocykliści już od kilku lat upodobali sobie ten rejon Beskidu Niskiego. Wcześniej spotykali się w Zdyni, a teraz już co roku przyjeżdżają do uroczego Ragietowa, gdzie przyciągają ich m.in. konie i smaczne jedzenie. Ja przyjechałem z Buzka Zdroju, Świętokrzyskie, dawniejsze Kieleckie. To jest motor trajka zbudowana, podobnie jak Morgan angielski, z tym, że to jest cała myśl i wykonanie przeze mnie. W Polsce to było wykonane, 3,5 roku budowałem, nie? Pojazd o wadze 700 kg, rozpędza się do 120 na godzinę. Jest cały wykonany z metalu, nie? Przyjechałem z małej miejscowości Nowodwór, niedaleko Dęblina. Drugi raz jestem aktualnie tutaj na zlocie. Włoski sprzęt, Kadziwa Raptor 1000, ale serce ma japońskie od Suzuki silnik. Wyciąga, no myślę, że 250, tak spokojnie powinien pojechać. Od nastolatka na WS-kach, komarkach się zaczynało, a sukcesywnie na coraz większe sprzęty. W programie tegorocznego zlotu znalazły się m.in. koncerty zespołów Poison, Hendon, Kobranocka, parada drogami Beskidu Niskiego, konkurencje motocyklowe oraz zręcznościowe, pokaz trialu ekstremalnego w wykonaniu Przemka Kaczmarczyka, wybory Miss Mokrego Podkoszulka, koncert zespołu Oversight, koncert zespołu Cztery Szmery, taniec z ogniem grupy Labareda, pokaz gorących dziewczyn oraz pokaz sztucznych ogni. Gwiazdą sobotniego wieczoru był występ zespołu Pudelsi. O tegorocznym zlocie i pasji do motocykli opowiedział nam Wodzu, jeden z organizatorów imprezy. Liczymy około 2,5 do 3 tysięcy osób, które tutaj się przewinie. To się przekłada na pewno około 1000 motocykli. Przez całe te 3 dni będzie oczywiście dużo atrakcji dla osób, którzy tutaj zjadą. Ciekawych, bo będą między innymi też oczywiście jakieś konkursy motocyklowe, zręcznościowe i nie tylko, ale ciekawe koncerty gwiazd takich z polskiej sceny muzycznej. Bardzo często przyjeżdżają też nas, oprócz tych krajów, jeszcze znajomi motocykliści, między innymi z Austrii, Słowacji, Czech, a nawet Bułgarii. Pomysł skąd się wziął? No, ładne tereny, więc motocykliści lubią się właśnie spotykać na takich zlotach, dlatego pomysł powstał z potrzeby, prawda? Na pewno wszystkim życzyłbym dobrej zabawy, świetnej pogody, która i tak już jest, ale dobrej zabawy, fajnych koncertów, fajnego wydźwięku tej imprezy, żeby wszyscy się dobrze tutaj czuli, dobrze bawili i chętnie wracali do nas w przyszłych latach.